płuca dawno strute powietrzem stolicy. Nie ma na to leków, a myśli głupie pomieszały mi kolejność priorytetów. Wstaje słońce nad warszawską metropolią, palę papierosa. Zamiast porto piję tanią łomżę i zaraz się kładę spać. Serwus, z tej strony wasz ulubiony profesor rapu w internecie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się Taco Hemingwayem, bez zbędnych przedłużań. Taco ostatnio nas ostro zaskoczył, puścił płytkę Taco. Dlatego myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zająć się jego stylówką. Ja na to czekałem i wy na to czekaliście i ja o tym wiem. Zanim zaczniemy, szybka tablica ogłoszeń. Niedawno pojawił się nowy klip do mojej płyty Drifta WD. Młody tak umie w starym Subaru, miasto nie góra Haruna. Ziomy do fury, ja dodaję gazu, nie jaram się prosto, po prostu zasuwać. Jak ktoś go jeszcze nie widział, to gdzieś w tym miejscu wyświetla wam się karta, kliknijcie, obejrzyjcie, myślę, że warto. Może to nie jest stylówka dla każdego, jest ostro, futurystycznie, syntetycznie i to jest konkretny odlot, ale wielu osobom się podoba, także zapraszam. Zostawcie też suba, bo przypominam, że na 100 tysięcy subów będzie specjal, gdzie pokażę wam, jak przygotowuję taki już konkretny, profesjonalny numer. Pokażę, jak to się dzieje u mnie, gdzie nagrywam, jak nagrywam i tak dalej, jak to zrobić, jak ja to robię, żeby to było w dobrej jakości, także wszyscy teraz na dół zostawiają subskrypcję, kto nie subskrybuje. Przejdźmy do rzeczy, słuchajcie, wrzucamy sobie bicik, ja sobie przygotowałem taki, Berwi mi przygotował bicik, pogadałem z nim, pozdro dla Berwiego, po prostu tak ogarnął ten bicik w moment ze swojej, powiedzmy, kolekcji bitów. Bardzo spoko leci, myślę, że spokojnie damy radę stylówkę Taco na nim odtworzyć. Nie przedłużając zbytnio, dodajemy nową ścieżkę. Na początku będzie to ścieżka bez tuna, tu będą proste wtyczki, czyli EQ, na clear vocals ustawiamy. Kompresor, który klasycznie, no gdzieś tak ustawiamy, potem to każdy do swoich preferencji ustawi. I reverb na presecie, który sobie przygotowałem, Verbik. Jeżeli chcecie zrobić taki preset, wchodzicie w Sweet Verbo, Reverb Generator, Echo Generator i ustawiacie je. Teraz sobie spauzujcie w ten sposób. I macie galancki preset. Ja sobie tutaj ustawiam wet na minus 45 póki co. I to jest tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o wtyczki na pierwszy wokal, bo potem zajmiemy się, powiedzmy, śpiewanym momentem, śpiewanym fragmentem delikatnym, ale to w później. Póki co mamy tyle i zajmujemy się tekstem. Ok, naszykowałem dla was na szybko jakiś prosty tekścik w stylu Taco. Nie jest on skomplikowany, napisałem dosyć dużo, bo tutaj jest głównie gra akcentami i chciałbym w każdej czwórce coś, powiedzmy, zawrzeć ze stylówki Fifiego. Tutaj mamy 12 wersów, 12 wersów rapowanych i taka czwóreczka, to jest czwóreczka, ten piąty wers to jest taki, powiedzmy, podbitka na sam koniec, śpiewana, tak? Teraz będziemy się zajmować tą dwunastką. Zobaczycie, jak ja to nawijam. No generalnie tutaj chodzi tak naprawdę tylko o rozkładanie odpowiednio akcentów, nie? I wiadomo, że też nie namawiam nikogo do kradnięcia stylówek, wręcz potępiam takie zachowanie, ale pamiętajcie, że ta seria jest po to, żeby po prostu pokazać ludziom, co można zrobić w programach, jak można się bawić nawijką, w jaki sposób to zastosować i też ja sam się mierzę z tym, żeby odtworzyć kogoś stylówkę właśnie w ten sposób. Także nie ma co przedłużać, nagramy sobie to, ja zobaczę, ile podbitek będzie potrzebnych i tak dalej. Póki co jedna ścieżka, ewentualnie sobie skopiuję, dogram jakieś podbitki, dogram jakieś adlipsy i tak dalej. Easy job. Jechałem na dworzec autobusem bez biletu, by wysłać pocztówkę o zapachu petów. Płuca dawno strute powietrzem stolicy, nie ma na to leków, a myśli głupie pomieszały mi kolejność priorytetów. Mówią mi ludzie wokoło, że Olo, musisz zejść na ziemię, a ja nie chcę, czuję się jak młody Armstrong. Potraciło już marzenia moje pokolenie, smutek bije w głowie, kiedy oczy na to patrzą. Póki co, widzowie, ja nagrałem po prostu początek, jeszcze to jest do przemiksowania, wiadomo, ale zajmijmy się kolejną ścieżką, skopiujmy sobie to. Tę ścieżkę i dodajmy tutaj szybko autotuna. Dodajemy autotuna, wrzucamy go na sam spód koniecznie i teraz szybko dajemy tutaj tonację, czyli B major. No i teraz pytanie, czy wy chcecie, żeby nie było słychać, jak ten autotune działa i potraficie w miarę dobrze śpiewać, czy trochę gorzej. No ja sobie ustawiam tutaj rhythm speed na 20, tutaj oczywiście dajemy na low mail
to zależy po prostu, jak wam wyjdzie i jak ten tune będzie wam chwytał. Wiadomo, im mniejszy rhythm speed dacie, tym to będzie po prostu bardziej autotunowe i lepiej czyściło wam fałsze. Im mniej, tym mniej będzie czyściło wam fałsze, ale będzie to mniej słyszalne, tak? Czyli ja sobie dam tutaj powiedzmy na 24, bo chcę, żeby trochę tego tuna było słychać. Może potem to zmniejszę, zwiększę, zobaczymy, jak będzie ten wokal brzmiał. No i nagrywamy partię śpiewaną, no. Wstaje słońce nad warszawską metropolią, palę papierosa. Zamiast porto piję tanią łomżę i zaraz się kładę spać. Jakieś pieśni grają głośno, a kończy się cisza nocna. Chciałbym mocno wrócić do czasów, gdy miałem tylko naście lat, bo to inny świat. Dobra, słuchajcie. Mamy ścieżkę wokalu, ścieżkę refreniku. Refrenik mi się bardzo podoba, szczerze mówiąc. Jak na taki szybki po prostu strzał, to jest naprawdę spoko i mi się to podoba. No zwroteczka jak zwroteczka, no wiadomo, ciężko jest tak naprawdę odwzorować czyjeś akcentowanie 1:1, ale zobaczymy, co się da z tym zrobić. Teraz sobie to szybko powrzucamy jakby na jedną ścieżkę, to jest ważne dosyć, żeby po prostu nie miksować na dwóch, tylko po prostu wrzucić wszystkie efekty na jedną, tak? Mamy jedną ścieżkę wokalu. Też ważne jest to, żeby tutaj na tych wejściach i wyjściach dać fade-outy, fade-iny, żeby nie było takiego skoku, bo wiadomo, że jak kompresujemy wokal ze słabego mikrofonu, no to na pewno jakiś szum będzie i przez to, że sobie zrobimy te fade-iny, fade-outy, to ten szum będzie się wyciszał i dosyć naturalnie schodził, o. Bo to inny świat. Widzicie, jej nie było słychać, a tam dosyć szumu jest dużo z tego, co słyszałem. Dobra, na zwroteczce tak naprawdę jedyne, co zrobiłem, no to zbiłem ten bas tutaj, te niskie częstotliwości, podbiłem troszeczkę kompresję wokalu i zmniejszyłem reverb do minus 47 i 2. Także to robimy tutaj. Co robimy z tymi ścieżkami? To jest klasycznie na 3 razy nagrany ten refren, dlatego że sobie ściszymy, powiedzmy, tę panoramkę, ona jest już ściszona, i damy jedną na lewo, drugą na prawo. W sumie jeszcze bardziej możemy je ściszyć. Daje słońce nad warszawską metropolią, palę papierosa. Podbiłbym tutaj delikatnie autotuna do 20, żeby on był słyszalny, bo na 24 on nie jest słyszalny, może teraz coś to zmieni. A tutaj w sumie czemu nie dać tego na 0, zobaczymy, jak to się przyjmie. Myślę, że spoko. Okej, okay, mamy to. Przede wszystkim też zobaczcie, jak tutaj nagle słychać szum. Papierosa. Nie będziemy się bawić żadne wtyczki na odszumianie, po prostu te fragmenty z szumem sobie utniemy. Zaznaczymy sobie to wszystko, S, czyli slice. Dobra, także zajmiemy się głównym wokalem. Na pewno trzeba tutaj w DC1A podbić tę kompresję, bo on musi być cudowny, mięciutki. Zobaczycie, jak to fajnie zrobi. Reverb możemy troszeczkę zwiększyć. I co? I możemy też tutaj uwalić trochę tego basu, tak na oko. Na oko, wiesz, panie. Bardzo dobra robota będzie. No dobra, widzowie, w ten sposób to ogarnąłem. Trochę środkowych częstotliwości na EQ faktycznie wypadałoby podbić, no ale tak naprawdę to jest kwestia akcentowania. Na Vika tak to jest kwestia akcentowania i naprawdę zajebistych tekstów. Tutaj nie ma wybuchów. Jest tam trochę fajnych śpiewanych motywów, ale no największe zagrywki tak naprawdę to robi on tak, jak się powinno w rapie robić, czyli w tekście. Na sam koniec szybko wam przypomnę, pamiętajcie, żeby zasubować kanał, żeby zostawić łapkę w górę na 100 koła specjal i sprawdzić ostatni singiel z mojej nowej płyty. Słuchajcie, tyle ode mnie, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Napiszcie w komentarzu, kogo chcecie zobaczyć. Pozdro i zapraszam do odsłuchu. Jechałem na dworzec autobusem bez biletu, by wysłać pocztówkę o zapachu petów. Płuca dawno strute powietrzem stolicy, nie ma na to leków, a myśli głupie pomieszały mi kolejność priorytetów. Mówią mi ludzie wokoło, że olo, musisz zejść na ziemię, a ja nie chcę, czuję się jak młody Armstrong. Potraciło już marzenia moje pokolenie, smutek bije w głowie, kiedy oczy na to patrzą. Ciągle ci mało pytają mnie w koło, ja dalej nie syty. Oni chcą pracę w korpo, ja wydaję płyty. Za nic mają słowo, wolą telefonować i klikać i gapić się w liczby, bo pracy na nowo usiądą przed telewizorem, by głucho posłuchać muzyki. Wstaje słońce nad warszawską metropolią, palę papierosa.
Zamiast Porto piję tanią łomżę i zaraz się kładę spać. Jakieś pieśni grają głośno, a kończy się cisza nocna. Chciałbym mocno wrócić do czasów, gdy miałem tylko naście lat, bo to inny świat.